Możemy zaczynać? Tak jest. Dzień dobry, witajcie kochani. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, jeżeli jesteście tutaj, to znaczy, że kochacie Polskę. Jeżeli jesteście w tym miejscu, to wiem, że zależy wam na uczciwej, demokratycznej, solidarnej, opartej na silnym samorządzie, opartej na silnych strukturach unijnych, natowskich, Polsce. Jeżeli jesteście tutaj, to znaczy, że razem wspólnie chcemy wygrać te wybory. Szanowni państwo, przed nami nie bagatela. Najtrudniejsze wybory po 89 roku, najważniejsze wybory. To od nich zależy, w jakiej Polsce się obudzimy. Czy w tej, która zmierza w kierunku wschodnim na dyktaturę, na totalitaryzm, czy w tej, która będzie silnym partnerem, osadzonej na silnych fundamentach demokratycznych, zmierzających ku zachodowi. I takiej Polski chcemy, takiej Polski oczekujemy. Ale, szanowni państwo, robimy to dla was, ale wy nam musicie w tym pomóc. Wy nam musicie pomóc, żeby te wybory odbyły się w sposób demokratyczny, pluralistyczny, wolny, bezpośredni, ale bezpieczny dla nas wszystkich, bo my chcemy odzyskać Polskę z tych nieodpowiednich rąk. Dlatego, szanowni państwo, w ramach akcji Pilnuję Wyborów do Grudziądza dojechał do nas prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Rafale, w Grudziądzu możesz się czuć jak u siebie, bo w drugiej turze wyborów zdobyłeś 58% poparcia. Jest z nami również pan poseł Sławomir Nitras, nieustraszony Sławomir Nitras, który jest koordynatorem akcji Pilnuje Wybory. Witam gospodarza Grudziądza, pana prezydenta Macieja Glamowskiego i witam również gospodarza województwa, pana marszałka Piotra Całbeckiego. Są z nami radni sejmikowi, wice byłego prezydenta Grudziądza Roberta Malinowskiego, Michała Czepka i radni Grudziądza. Szanowni państwo, oddaję głos gospodarzowi Grudziądza Maciejowi Glamowskiemu. Moi drodzy, bardzo się cieszę i bardzo serdecznie witam samorządowca, kolegę samorządowca, lidera ruchu Tak dla Polski, lidera ruchu samorządowego Rafała Trzaskowskiego. Bardzo serdecznie witamy. Witam pana marszałka. Pan marszałek jest stałym naszym gościem. Ostatni raz był w Grudziądzu zaledwie kilka dni temu. Witam bardzo serdecznie. Witam oczywiście parlamentarzystów, witam kolegę Nitrasa, witam posła Szymańskiego, witam wszystkich radnych sejmiku, radnych też Rady Miejskiej Grudziądza. Moi drodzy, te wybory zadecydują oczywiście o przyszłości Polski, ale zadecydują też o przyszłości samorządu. Zadecydują o tym, czy będziemy funkcjonowali w państwie scentralizowanym, czy w państwie, które oparte jest na silnych samorządach, silnych, niezależnych samorządach. Co to oznacza? Samorządach, które opierają się o dobre finanse, zdrowe finanse, o samorządach takich, gdzie my tu na miejscu decydujemy, jaka ulica będzie wyremontowana, jaki zabytek będzie wyremontowany, a nie urzędnik w Warszawie decyduje, ile środków przeznaczyć i na co. Zatem myślę, że te wybory są decydujące i to są, tak jak tu już dzisiaj padło, najważniejsze wybory po 89 roku. Nie przedłużając, oddaję głos naszym gościom. Proszę bardzo. Panie marszałku, proszę bardzo. Witam serdecznie. Szanowni państwo, jesteśmy w Grudziądzu, który wie najlepiej, że od 30 kilku lat dzięki państwu miasto się zmienia na lepsze, w niełatwej sytuacji, gigantycznego, ponad 30% bezrobocia. Jesteście dzisiaj miastem, które świeci przykładem gospodarności i rozwoju. To się stało dzięki demokracji, dzięki temu, że głosy państwa zostały uczciwie policzone. Stwórzmy wielką komisję rewizyjną na te wybory, aby przypilnować tych wyborów, żebyśmy byli pewni, że wynik jesienny jest uczciwy i taki, jaka jest wola narodu, również mieszkańców Grudziądza. Dziękuję panu prezydentowi Rafałowi, dziękuję bardzo Sławkowi Nitrasowi, wam wszystkim, że troszczycie się o wynik wyborów, za to, żeby głosy Polaków zostały uczciwie policzone. My jako samorządowcy wiemy, że te głosy są na wagę złota. My jesteśmy od tego, żeby was słuchać i realizować zgodnie z waszą wolą i większości
zadania i decyzje. Szanowni Państwo, powitajmy naszych gości. Chodzi już nie tylko o Grudziądz, nie chodzi tylko o województwo kujawsko-pomorskie, tak, o przyszłość samorządu, bo jeżeli zabraknie odpowiednich władz na szczeblu krajowym, odpowiednich posłów, którzy rozumieją rolę samorządu, to również i nas nie będzie. Ale tu chodzi już o Polskę, o nasze miejsce w Unii Europejskiej, o tym, czy będziemy krajem demokratycznym i będziemy czuć się u siebie. Witamy naszych gości. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że jestem w Grudziądzu i bardzo się cieszę, że wy tutaj jesteście, dlatego że to nie jest wiec polityczny, tylko to jest spotkanie wszystkich tych obywateli i obywatelek, którzy chcą przypilnować najbliższych wyborów. Ja oczywiście bardzo dziękuję panu marszałkowi, dziękuję panu prezydentowi. Maćku, dziękuję ci bardzo za zaproszenie tutaj do Grudziądza, ale dla nas najważniejsi jesteście państwo i bardzo się cieszę, że tak licznie tutaj się zebraliście, dlatego że wiem, że chcecie przypilnować wyborów. Te wybory będą miały absolutnie fundamentalne znaczenie dla przyszłości naszego kraju. Czy będziemy krajem wolnym, czy będziemy krajem, w którym ta siła obywateli naprawdę się będzie liczyć, czy będziemy krajem, który będzie krajem europejskim, tolerancyjnym i otwartym. To są te najważniejsze pytania, które są przed nami. Ale tak, to prawda, mówił o tym pan marszałek, mówił o tym wasz prezydent, że te wybory również są o tym, czy będzie silny samorząd. Dlatego, że dzisiejsza pisowska władza chce scentralizować całą władzę we własnych rękach. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, żeby decyzje zapadały jak najbliżej was, właśnie tutaj w Grudziądzu. Więc dlatego my, samorządowcy, też angażujemy się w te wybory. Ale my jesteśmy od tego, żeby kandydować. Natomiast wy jesteście od tego, żeby dbać o to, żeby Polska była obywatelska. Żeby zadbać o to, żeby te wybory były naprawdę równe. Ja bardzo często słyszę takie pytanie, czy Polska jest krajem demokratycznym i zawsze to powtarzam. Tak, Polska jest krajem demokratycznym, ale tylko dzięki silnym obywatelom, silnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Właśnie dzięki wam. Bo jeżeli w Grudziądzu spotyka się kilkaset osób, które chcą przypilnować wyborów, to jestem absolutnie spokojny o wynik tych wyborów. Dlatego, że władzy pisowskiej trzeba patrzeć na ręce. I wierzcie mi, że ja pamiętam tego typu okręgi wyborcze jeszcze z własnej kampanii, gdzie na Andrzeja Dudę padało 100% głosów. No, znam Polki i Polaków na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że mamy bardzo różne opinie i że trudno sobie wyobrazić takie miejsce, w którym 100% obywateli chce zagłosować dokładnie w taki sam sposób. I to nie jest zebranie czysto partyjne, dlatego że wszyscy mamy prawo głosować tak, jak chcemy i nikomu tego prawa nie odmawiamy. Natomiast my musimy zadbać o to, żeby każdy obywatel był swobodny obywatel, wolny obywatel, niezależny obywatel był w każdej komisji wyborczej. Żeby nikogo nie kusiło, żeby te wybory w jakikolwiek sposób sfałszować. Żeby te wybory naprawdę były równe. A my dobrze wiemy, że presja działa. W momencie, kiedy pilnujemy, w momencie, kiedy patrzymy władzy na ręce, to jest przynajmniej szansa na to, żeby było mniej kuglowania, żeby było mniej oszustw. I dlatego bardzo się cieszę, że mamy te prawie 28 tysięcy osób, które już się zgłosiły do procesu pilnowania wyborów. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Ale dzisiaj, drodzy państwo, ta postawa obywatelska jest niesłychanie istotna. Właśnie dzisiaj, kiedy mamy polaryzację, kiedy mamy tak dużo emocji w kampanii wyborczej, kiedy Jarosław Kaczyński wychodzi i atakuje Donalda Tuska, atakuje ważnych polityków opozycji, mówiąc o tym, że oni są zdrajcami, wysyłając ich do innego kraju, odmawiając im prawa do tego, żeby byli członkami naszej narodowej wspólnoty. Nikt nam nie zabierze patriotyzmu. Tego typu słowa, żeby kogokolwiek próbować wysłać do Niemiec albo do Rosji, to są słowa, które nie mają nic z patriotyzmem wspólnego. To jest czysty nacjonalizm. A nacjonalizmu należy się wystrzegać, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. My jesteśmy patriotami i nikt nam tego nie zabierze. I też jasno mówimy, nie mamy monopolu na patriotyzm. Nie mamy monopolu na aktywność obywatelską. Zobaczcie, kto posługuje się tego typu hasłami. Kto mówi o wrogach, kto mówi o zdrajcach. Przecież to są słowa Łukaszenki, to są słowa Putina, to są słowa Castro. Tylko i wyłącznie właśnie tego typu niedemokratyczni przywódcy, dyktatorzy posługują się takim językiem. My nie pozwolimy na to. Nie będzie nigdy zgody na to, żeby kogokolwiek wykluczać z naszej wspólnoty narodowej. Jesteśmy dumnymi Polkami, jesteśmy dumnymi Polakami i nie damy zawłaszczyć słowa patriotyzm. I właśnie dlatego, drodzy państwo, wasza aktywność obywatelska jest tak niesłychanie istotna.
bo pokazuje, że mamy szacunek do wszystkich. Mamy szacunek do wszystkich poglądów. Niech każdy głosuje tak, jak chce. Ale sam proces wyborczy musi być pilnowany przez niezależnych obywateli. Dlatego, że inaczej ta władza będzie łamała kolejne tabu, będzie przekraczała kolejne granice, dlatego, że dla nich nie ma żadnych granic. I musimy chuchać na zimne, musimy zapewnić, że sam proces wyborczy będzie przejrzysty, demokratyczny i wolny. I za to chciałem wam podziękować. Gdziekolwiek jesteśmy, mimo że nie zwołujemy żadnego wiecu wyborczego, tylko po prostu spotykamy się z ludźmi, którzy pokazują odwagę, pokazują zaangażowanie obywatelskie. Wszędzie tam przychodzi po kilkaset osób. I to jest właśnie siła społeczeństwa obywatelskiego. Wielkie podziękowania dla was wszystkich tutaj w Grudziądzu. Zapisujcie się, bardzo was prosimy. Pilnujcie wyborów. I tutaj w Kujawsko-Pomorskim, ale w całej Polsce, dlatego że musimy mieć pewność, że te wybory będą naprawdę wolne, że one będą fair i że będą przejrzyste. I jeszcze raz dziękuję wam bardzo za waszą gotowość, dziękuję wam bardzo za waszą odwagę. Do zobaczenia. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie dziękuję. Jestem wzruszony wręcz, widząc tu państwa wszystkich. Ja pamiętam, mam takie wspomnienia, kiedy byliśmy tutaj z Rafałem w kampanii prezydenckiej i pamiętam, jak machałem pani tam w oknie. I dzisiaj jej znowu macham. Taka tradycja grudziądzka, że ludzie się gromadzą nie tylko na placu, ale i również w oknach. Państwa również bardzo serdecznie witamy. Pamiętacie państwo te spotkanie tutaj z Rafałem wtedy w kampanii prezydenckiej? Ludzie nie mieścili się na tym rynku. I pamiętacie, co robiła wtedy władza? Pamiętacie, jak oni użyli wszystkich metod, absolutnie wszelkich metod do tego, żeby uniemożliwić Rafałowi zwycięstwo z Dudą. Używali metod, których nie mieli prawa używać. Bo wybory muszą być wolne. Konstytucja mówi nasza, że obywatel ma prawo oddać głos w sposób nieskrępowany. Bez nacisków, bez presji, bez wykorzystywania aparatu państwa. Państwo w wyborach musi być neutralne. Państwo musi być jak Państwowa Komisja Wyborcza. A nie, że oni robią sobie pikniki za państwowe pieniądze, tak naprawdę robiąc kampanię wyborczą sobie, z naszych podatków, z naszych pieniędzy. Ordynacja tego zabrania. Ja pamiętam, co robił KRUS, ZUS. Wysyłali pisma, trzeba głosować na Dudę. W PKP lotki rozdawało do herbaty, że musi być Duda. Co to jest demokratyczne państwo? Oni to, co robili, żeby Trzaskowski nie mógł wygrać z Dudą, dokładnie to samo będą robili, żeby Tusk nie mógł wygrać z Kaczyńskim. I państwo, obecność państwa tutaj dzisiaj, postawa obywatelska jest jedynym gwarantem, że to się nie uda. Jesteście jedynym hamulcem przed autorytarnym państwem. Rafał mówił o tym, że Kaczyński mówi językiem Putina. Tak, on tylko mówi zdrajca. Kto nie z Putinem, to zdrajca. Zapytajcie jakiegokolwiek Rosjanina, co sądzi o wojnie, co sądzi o demokracji. Będzie się w pierwszej kolejności bał odezwać. Bo nie będzie wiedział, kto słucha, kto napisze raport i kto na niego doniesie. Jest takie piękne polskie stare powiedzenie. Musi, to narusi. A w Polsce jak kto chce. I ono nabiera dzisiaj zupełnie innego wymiaru. Czy w Rosji odbywają się wybory? Tak, w Rosji odbywają się wybory. Czy ktoś przed wyborami ma złudzenia, jaki będzie wynik tych wyborów? Nie, wszyscy wiedzą, że wygra Putin. I my walczymy w Polsce o to, żeby u nas przed wyborami nie wiadomo było, kto wygra. Żeby nie było tak, że przed wyborami wszyscy wiedzą, że zawsze wygra Kaczyński, bo skręci wybory. Bo oszuka, bo wykorzysta państwo, bo zastraszy ludzi. O to idzie ta walka. My nie jesteśmy Rosją. U nas nie musi jak na Rusi. W Polsce każdy jak kto chce. Zgromadziliśmy się tu dzisiaj po to, żeby każdy Polak, mając kartę wyborczą, wrzucając ją do urny, bez presji, wiedział, że decyduje o losach ojczyzny, że nikt na mnie nie wywiera presji, że jego głos zostanie uczciwie policzony. I zobaczcie państwo, do czego doszliśmy. 40% Polaków dzisiaj boi się sfałszowania wyborów. Przez nas? Przecież nie przez nas. Wiedzą, że przez władzę. Pamiętają, że wybory wyglądały inaczej, że media publiczne wyglądały inaczej, że państwo się nie angażowało w wybory, że urzędnik to był urzędnik, na którego nikt nie wpływał, a nie jak dzisiaj wysyła się do Agencji Nieruchomości Rolnych, to KOWR-u,
pisma i oni odhaczają, kto będzie, proszę o podanie, kto będzie na wiecu. Każdy dyrektor, proszę o, czy kiedy będziesz na wiecu Kaczyńskiego? To jest państwo? To jest niezależne, demokratyczne, europejskie państwo? Czy to jest krok w kierunku właśnie Putina? Jeżeli damy możliwość, Kaczyński, dokładnie jak wschodni dyktator, odbierze nam tę wolność. I my jesteśmy, wy, państwo, obywatele, jedynym gwarantem tego, że polskie wybory będą uczciwe. Wierzymy w państwa. Potrzebujemy wielkiej armii, 40-50 tysięcy ludzi, którzy będą pilnować wyborów, którzy wstaną w niedzielę, rano, pójdą do lokalu wyborczego i będą pilnować, żeby każdy obywatel bez nacisków, spokojnie, w tajemnicy, tajnie mógł oddać głos, tak jak mówi to prawo. A później będziemy dbali o to, żeby uczciwie liczyć te głosy, żeby nikt nie dopisywał, żeby nikt nie niszczył głosów, żeby wszystko, cała procedura była uczciwa. Potrzebujemy państwa pomocy, ale tak naprawdę, tak jak powiedział Rafał, tu chodzi o wielkie sprawy. Tu chodzi o to, czy Polska pozostanie krajem naprawdę demokratycznym. A uwierzcie państwo, ten proces staczania się jest bardzo szybki. I my na tą drogę po wyborach prezydenckich, które nie były uczciwe i mówią na tym międzynarodowe raporty, weszliśmy. I pytanie dzisiaj, czy my się stoczymy, czy my się uratujemy? Cały ratunek, cała nadzieja w państwu. Dziękuję za państwa obecność. www.pilnujewyborów.pl. Rejestracja zajmie państwu nie więcej niż 2 minuty. My państwu we wszystkim pomożemy. Damy o pomoc prawną, nauczymy procedur, to nie jest skomplikowane. I zrobicie państwo coś wielkiego. W tych wyborach, pamiętajcie, w tych wyborach nie wystarczy głosować. W tych wyborach bardzo ważne jest to, kto liczy głosy. Czy liczą to ludzie, których wyśle tam Kaczyński, czy będą tam obywatele, którzy nie pozwolą ukraść sobie wyborów. Jesteście państwo kochani, dziękujemy za obecność i idziemy do was. I teraz kolega już na bok. Kto już zrobi zdjęcie, przechodzi na bok. Nie, ale nie przepychamy, nie łapiemy. Ja mam dużo pytań do pana prezydenta. Drodzy państwo, zapraszamy w kolejkę z tej strony. Jest z tej strony. Dobrze, uwaga. Także zapraszamy, tu się ustawiamy do kolejki. Ten drugi. To jest pan. Ja wiem, ale tam, ale... Nie, to tam nie. Tu zapraszamy do wyjścia. Droga pani, tu zapraszamy do wyjścia. Tu zapraszamy do wyjścia.